Siemanko, z tej strony Jakub. Dzisiaj taki krótki, szybki film na temat gekonów płaczących, a mianowicie o ich diecie. Zapraszam do oglądania. Gekony płaczące, jak gekony orzęsione, mogą mieć zróżnicowaną dietę. Możemy je karmić owadami i papką. Tak zwaną papką, pangeą, repaszą i komodo. Najpopularniejsze, jak mówiłem w poprzednim filmie. Po drugie, niestety, jeżeli karmimy je owadami, to nie, muszą być to wylęgi, na przykład świerszcze lub muszki owocowe. Niestety jest jeden problem, bo trudno je posypać wapnem lub witaminami. Więc co wtedy zrobić? A no ja już Wam odpowiem. Szykujemy miseczkę, nasypujemy tam... Znaczy, szykujemy miseczkę, mieszamy tam w proporcjach 1 do 3 witaminy wapń. Mieszamy i zostawiamy taką miseczkę u nich w terrarium. One będą sobie lizać, jeżeli będą potrzebowały tych witamin. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem Wam na to pytanie. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję. Jeżeli subskrypcję, to też dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Trzymajcie się. Cześć.